przeszłość powiedziała z naszym asystencji. Co jest w tym miejscu teraz na stanowisku, które się w głowym narzędziu nazywa Security Validation. I chciałbym dzisiaj opowiadać trochę o rzeczach, na których kompletnie się nie znam, ponieważ odpowiadam za testowanie społeczeństwa Pigwell w płytach głównych. Zaczniemy może od takiego pytania. Jeżeli chcielibyście przechowywać pieniądze, to odpowiada na najlepszym miejscem do... Bank. Safe. Dobra. Kto powiedział bank? Pierwszy? Ale to nie powiedział. Ja. Skarpetka swój. No i rzeczywiście najdawna była odprawa. Natomiast pojawiły się grupy, które zamiast brać jako swoje cele pojedynczych użytkowników, na przykład słyszeliście pewnie o słynnym podmiocie Zeus, który potrafił podmieniać, powiedzmy, numer kont, na które wpływa się, miałeś przesłane pieniądze. Okazało się, że całkiem niewygodnym pomysłem jest wzięcie właśnie na cel samych banków. Przez, jak myślicie, jeżeli przez 2 lata mielibyście dostęp do firmowych sieci banków, ile udałoby się wam wynieść pieniędzy? Tak, żeby pozostać zadowolony. 300 milionów. Oficjalnie. Wszystkie. No tutaj nie było aż takiego rozmachu. No, oficjalnie potwierdzonych, do których banki się przyznają, jest 30 milionów dolarów, natomiast nieoficjalnie... może przyjmuję. Czy to się wszystko różniło od takiego typowego scenariusza? Zdecydowanie do tej pory, jeżeli już były łajne banków, tak jak opowiadałem w zeszłym roku o tym, co Amerykanie zrobią, były to operacje typu hidden run, czyli po prostu próba wypłacenia jakichś tam wielokrotnej, że wielkiej kwoty 3-4 milionów dolarów i liczenia na to, że nic się nie zrobiło. Natomiast te dwie grupy, o których tutaj można zapytać pana Kijanuma, skupiły się na tym, aby infiltrować sieć banków bardzo metodycznie, pomalutku, zyskując stopniowy dostęp do coraz to kolejnych systemów, obserwując przede wszystkim, w jaki sposób zachowują się operatorzy tychże systemów bankowych. I w jaki sposób w ogóle można było uzyskać dostęp do jakichkolwiek sieci banków? Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, jak zawsze mówię, zawsze jest człowiek. I najpopularniejszym sposobem jest oczywiście spartytowany phishing, czyli wysłanie jakiegoś maila z jakimś załącznikiem, który zawiera złośliwe oprogramowanie. Natomiast wiadomo, mamy też skuteczne systemy antyspamowe, duże IDS-y, które są w stanie taki ruch wykryć. Jak można zyskać na wiarygodności? Co byście na przykład zrobili, żeby system pocztowy uznał, że tę wiadomość warto dostarczyć do konkretnego użytkownika? Jakie są takie... Napisałbym o redukcjach. Na przykład, to jest dobre. Zgłoszenie warto. Podanie, że zaszedł. Właśnie, no przepraszam. Zajmie nie bank. To jest bardzo dobre. Kto to powiedział, że zajmie bank? Zgrywanie typowego usera typu na przykład biznes, tak? Otóż, też, zgadza się. Otóż tak grupy nawiązały też kontakt z właścicielami wszystkich innych poważniejszych podmiotów i kupiły od nich dostęp do komputerów, które były z pól IP należących do poszczególnych banków. Okazało się, że po prostu już istnieje wiele zainfekowanych systemów w bankach. Kwestia jest tylko, kto ma do tego dostęp. Okej, ale wiesz, co jest socjotechnika, tak? I właśnie się żyje socjotechniczna w tym momencie, ponieważ kiedy po prostu dzwonisz Czerek! I uzyskujesz wszystkie informacje, które możesz. Czerek, tak? Później!
powygłaszam. Ponieważ jeżeli ma się już kontrolę nad komputerem, który jest w banku, nawet jeżeli należy on po prostu do szeregowego użytkownika, to korzystając z niego, można wysłać do swojej koleżanki, swojego kolegi w innym banku maila. Ale to robi, to, W załączniku przesyłam ci najnowsze informacje dotyczące naszej karty kredytowej. Ale to robiłem po rzeczy, która jest przelewem, jeżeli chcesz. Po 7 tysięcy dolarów. Czarek, a może zjeść więcej ciasta? Teraz troszeczkę o technikaliach, ponieważ w takich już udało się uzyskać kontrolę nad takim komputerem. Zostało tam instalowanych dużo różnych ciekawych folii. Nie wiem, czy znacie, pewnie znacie. Bo zawsze się pojawia taki problem, już się zdobędzie tą kontrolę nad tym komputerem. Co dalej? Czy na przykład chcielibyśmy zczytać kilogenem wszystkie klawisze, które ktoś naciska, chcielibyśmy jakiś screenshot ekranu. Czasami chcielibyśmy wszystko nad. No i tak się składa, że istnieje takie narzędzie, które jest jakby uzupełnieniem MetaSploita, nazywa się Minikatz. I w momencie, kiedy już dzięki na przykład właśnie exploitowi z MetaSploita zostały wykonane komputerem, możemy tak naprawdę zrobić wszystko. Zrzucić listę użytkowników tego komputera, zrzucić hasze ich haseł, jeżeli są banalne. Możemy praktycznie od razu złamać, tym służy KineRabel. Możemy zainstalować sobie dodatkowe programy do nawet nie tylko robienia screenshotów, ale w ogóle podglądania na żywo, co robi dany użytkownik. No i tutaj było kilka pomysłów. Stosowało to nowe admin, albo też modyfikowano mechanizm EDDP w Windows. Teoretycznie może być tylko jeden użytkownik naraz w systemach klienckich. Teraz można to ograniczenie EDDP usunąć i po prostu jednocześnie być zalogowanym na komputerze i wyglądać dokładnie, co dokładnie się na tym ekranie dzieje. No dobrze. Czyli atakujący zdobyli dostęp do tych systemów, udawali operatorów, przelewali pieniądze na swoje konta, później wypłacali. I tak, które najlepiej wypłacić takie pieniądze? Okej, ale ostatnio, jeżeli chcesz już mówić o takich przestępstwach internetowych i tak dalej, to najlepszą próbę jako ten przestępstw to jest około czyli Western Union. W tym momencie tak naprawdę przelew kart może otrzymać Western Union. I jest tak, że... Ale na przykład zostajesz ten zwany Yapis, tak? Więc otrzymujesz po prostu na przykład przelew SIM, tak? I odsyłasz go do Chin, tak? Co ci to daje? Na pewno nie rzucić. No teraz okazuje się, że bankomaty też można przeprogramować. Na przykład zastosowano taką sztuczkę po uzyskaniu dostępu do właśnie systemu kontrolującego bankomaty, że w bankomatach są pewne kasetki, tylko to chodziło o ruble. Była kasetka bodajże 1000 rubli i 5000 i przeprogramowano bankomat tak, że w momencie, kiedy tak zamieniono te kasetki miejscami, czyli wpisując kwotę powiedzmy 10 tysięcy rubli, wypadało 10 banknotów, ale nie 1000 rubli, tylko 5000 rubli. Tak? Więc to po prostu w ten sposób zwiększyła możliwość wypłacania sobie pieniędzy. Co więcej, tak? W zeszłym roku we Wrzeszczu w jednym bankomacie źle włożono kasetki i wypłacał dwa razy większe banknoty. Setki zamiast 50 są chodzą. Tylko, że tutaj akurat było to działanie celowe. Tak, ale tam... To dobrze, ale pytanie jest, czy te pieniądze masz? Czy ja ich nie mam? A policjanci poinformowali o sprawie, zaczęli wypłacać sobie kasę z tego bankomatu. Dowody rzeczowe musi. Co więcej, oprócz tego inne bankomaty, tym razem w Kijowie, przetytułowano w ten sposób, że o określonej godzinie, znanej atakującym i słupom, które te pieniądze pobierały, po prostu bankomat wziął i sam z siebie
wysuwał pewną kwotę pieniędzy. Zresztą sobie przychodził, zbierał i spytał nawet bez konieczności jakiegokolwiek wkładania karty, odrobania się bankomaty, czymkolwiek. No i w ten sposób przez dwa lata, działając bardzo właśnie pomału, metodycznie, małymi kwotami, tak jak wspomniałem, 30 milionów dolarów oficjalnie wypadł. Ale to nie są największe pieniądze, to naprawdę jest jakieś... No tam to dość duże. Największe pieniądze i największe lepy to są właśnie transferami W. I one przychodzą, tak jak Ci mówię, do 10 tysięcy euro, jeżeli chodzi o Europę. No ale akurat modus operandi tego tutaj kraju, który nazywasz, nie obejmował tego. Ale zbierz w tym momencie 100 ludzi, którzy dostaną po prostu po 10 tysięcy euro, tak? Ja myślę, że masz bardzo dobry biznes plan i powinieneś zgłosić się do jakiegoś anioła biznesu, może tak zainteresować. Ja myślę, że Maciej Gracki już to wie. Jaki z tego model? Model jest taki, że mieliśmy pójść od razu, tak? Trzeba być ciągle czujnym. A taki model przyjść z niespodziewanej strony. To, że ma się jakieś kupione kiedyś firewall'e, czy inne, tutaj to nazywają pudełka z bezpieczeństwem, o nic nie świadczy. Mają one kontroli, obsługi, doświadczonych ludzi, którzy wiedzą, co robią. I tutaj jest taki cytat, który ostatnio przeczytałem w wywiadzie z prezesem firmy, czy tam pominę nazwę, która chce w Polsce wprowadzić możliwość przechowywania przez szpitale danych w tak zwanej chmurze. I to jest cytat. Jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to nasze systemy mogą się równać z nieodolnowującą. Nie kupowałbym firewalla za 2 miliony dolarów, tylko po to, by zabezpieczyć się do hasła. Więc jestem ciekawy, kiedy, być może mi się uda, mam nadzieję, że nie. Przeprowadzić za rok prezentację na temat tego, dlaczego w ten sposób nie działa. Okej, okay. Przejdziemy dalej. Jeszcze do ludzi. Ktoś pewnie wie, o czym mówię. Lizard Squad. Tak jak kiedyś dzieci miały Teleranka, to tak w zeszłym roku dzieci nie tylko miały zepsute święta. Ze względu na wyłączenie, że na ataki dystrybutor Brian Service na PlayStation Network i na sieć Microsoftu i Xbox. Grupa Lizard Squad, która wzięła odpowiedzialność za te ataki, powiedziała, że jest to reklama ich butera, czyli serwisu, który można sobie wykupić właśnie DDoS-a na dowolny wybrany cel. Trzeba przyznać, że reklama jest skuteczna. I teraz właśnie powstaje pytanie, skąd mieli takie pasmo, skąd mieli tyle komputerów, żeby skutecznie wyłączyć Sony i Microsoft? Jest coś bardzo specyficznego w tym podmiocie, ponieważ zamiast przejmować indywidualne PC-ty, komputery, jest taki pytanie, co każdy z nas ma pewnie w domu? Jakie urządzenie sieciowe? Telewizor. Ja jeszcze nie mam sieciowej lodówki, ale też może. Okej, największe takie urządzenia sieciowe, które są naprawdę botnetami, tak? To są na przykład plejki i oprócz tego oczywiście PS-y. Ale mi chodzi, o rutę. A to ja muszę z Dubryka spytać. I teraz tak, te domowe komputery nie mają dobrej historii bezpieczeństwa. Czy słyszeliście o różnego rodzaju tylu w furtkach? Pytanie, czy one były zbierane świadomie, czy nieświadomie? Tak, to też pokazało. Nieświadomie. Natomiast chyba nie ma firmy, która sprzedała takie domowe komputery, która by nie zaliczyła wpadki w pewnym momencie. I jaki jest jeszcze inny rodzaj, bo czasami się mówi, o, mam router, mam jakiś tam dzielony firmware, ale na szczęście mam wyłączony dostęp z zewnątrz, nic mi nie grozi. Ale się nie zaloguje, nikt nie wykorzysta. Kto jeszcze, jak jest inne urządzenie, które każdy z nas ma, nawet póki kosztuje? Telefon. Telefon. Nie macie serwera? Ja już mam. Java. Dobra, tam Cynkowi, mam nadzieję, że dzięki temu uspokoję jego słowo, tak? Teraz będzie musiał sobie samochód kupić. Biznes plan ma! Telefon stacjonarny chyba nie był wektorem atakcji w tym przypadku. Teraz każdy z nas ma jakiegoś smartfona.
które to oczywiście łączy się do naszej sieci lokalnej, prawda? Więc istnieją i dziury w innych serwisach typu XSS. Istnieją też sposoby na to, żeby skłonić użytkownika, wysłać maila, żeby wejść przed na taką stronę, która... Przeważnie, jeżeli mamy Androidy, to akurat mamy akurat Java, więc niestety lipa, tak? A jeżeli no lipa, nie da się ukryć. Jeżeli chodzi o w tym momencie iPhone'y, na które akurat jest wielkie patrzy, właśnie dlatego, że jest wyłączona Java w iOS-ie, tak? Więc jest okay. Ale gej, to jest... No, ale dlatego ludzie dążą właśnie do tego OS-a. Proszę na siebie, że w tych dwóch tygodniach można było zbudować może stołowych komputerów. Tutaj w tym momencie wkroczył smetnyking.com, który powiedział, że jeżeli atakujący odpuszczą sobie ataki właśnie na Microsoft Office, to da im vouchery do swojego serwisu MegaNZ za, nie jestem zgadzany, chyba 30 tysięcy dolarów. No i pytanie, on te vouchery oczywiście przekazał, a ataków zawsze stanął. No i to jest pytanie, jak wpadli, przynajmniej część grupy Wizardstwa? Się przyznaję. To jest, niestety chyba słabo widać, bo tutaj mam rzeczy, że tylko się zapraszają z raportem. To jest screenshot z forum, na którym niejaki Wini, to jest prawdziwe imię, zresztą, o tym sobie powiem, napisał, że ma do sprzedania za 50 ceny, tam, przepraszam, 15 tysięcy, jeszcze tak, vouchery do MegaNZ. Gdzie też nie znam tym słowa nie kupię. Oczywiście ciężko było połączyć te dwa fakty. Ponadto za chwilkę będzie zdjęcie. Poza tym udzieli też wywiadu telefonicznego w telewizji BBC razem jeszcze z innym kolegą na temat właśnie tych ataków. Porównano też zastosowaną analizę głosu. I na podstawie tego wywiadu i filmików, które zamieszczał na YouTubie i w innych miejscach, on określa się po prostu pod bezpieczeństwa. No, został właśnie zidentyfikowany. To jest nasz kolega. 16 lat. 22. Ale to nie jest wszystko. Mamy drugiego kolegę. Ale brówka pewna, nie? O tym koledze z kim tu powiem więcej, ponieważ opowiadałem już w zeszłym roku. Czyli tak, jaki z tego model? Po pierwsze, to, że atak jakiś jest lokalny, wystawa nie oznacza, że on jest rzeczywiście lokalny, ponieważ bardzo łatwo możecie zamienić w atak zdalny, tak? Takie to się stało w przypadku naszych telefonów i infekowania routerów. I druga sprawa, że firmware, który jest w naszych urządzeniach, w starych Androidach, których jest chyba już 9 miliardy sztuk, i ten czarny się zbudowy CETA, zwłaszcza jak nie są aktualniany, jest bardzo często najsłabszym ogniwem. Jest tutaj właśnie, natomiast to jest to. Ten kolega, właśnie z tego drugiego zdjęcia, to jest nasz stary znajomy z zeszłego zimowiska, z grupy Hide the Planet. To był jego pseudonim Ziki. I tam zresztą trochę udało mi się opowiedzieć, jak to pan przejęło kilkanaście bardzo ważnych serwisów w sieci. Przede wszystkim prawie wszystkich rejestrarów. Mieli dostęp do jakichś serwisów, mogli na przykład zmienić wpisy DNS. Zresztą dużo było ten atak też ostatnio. I jednym z takich ciekawych ataków było przejęcie poczty MIT, które tak naprawdę polegało właśnie na zmianie wpisów w DNS-ie i przykierowaniu sobie całej poczty do siebie. Czyli każdy, kto wysyłał pocztę na domenę MIT, tak naprawdę wysyłał pocztę do domenę MIT. To jest taka uwaga, ponieważ zdarza się często, że porzucacie swoje stare domeny. Robiliście kiedyś jakiś projekt, domena nie jest już dawno potrzebna i teraz pytanie, na ile ona jest ważna i atrakcyjna dla potencjalnego atakującego? Czy nadal na tą domenę, waszą starą, mogą przychodzić jakieś
może ktoś wysłać jakieś maile. Jeżeli nowy właściciel ustawi sobie kaczoła, cokolwiek, to wtedy zgadnie całą pocztę, która teoretycznie powinna być przygotowana dla nas. I to może być dla niego skocznia, żeby korzystając z waszej zaufanej domeny, która kiedyś była zaufana, ludzie wiedzieli, że jest należy do was, może dalej skierować jakieś targetowane ataki na waszych kontrahentów, znajomych itd. itd. Co jeszcze ciekawego, żeby pana zbiło? Za pomocą znalezionego przez siebie Zidodeja na Moin, to jest taki system wiki. Przyjęli serwisy Pythona, Wiresharka, Fugeta, Debiana i na przykład Nmap. Włamali się też do, też za pomocą tego exploita, do EasyCasey. To jest taki, taka organizacja wydająca certyfikaty etycznego hakera. Przechodzi się szkolenie i na przykład znaleziono na tych rezerwach tejże organizacji. To jest stało trochę widać, ale jest Edward Snowden. Jego kopia jego paszportu. Przeszedł kod etycznego hakera. Więc nie pomogło to za bardzo. I to jest jeszcze zaświadczenie, które też było, że przeszedł właśnie ten proces. To tylko szybko. Jednym z tych serwisów, który mówię, że padł ofiarą ataku, był Nmap. Pewnie wszyscy kojarzą Fedora, czyli Nmap, jeden z większych specjalistów do spraw bezpieczeństwa, który na tym samym serwerze rozwijał sobie na bazie Nmapa system nazwany właśnie AMIS, który miał być takim IDS-em, właśnie na podstawie mapa pisanym dla DARPA, czyli też dla organizacji Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Handyplanet nie mówił jeszcze o, nie wiem, może open source, to nie jest dobre określenie tego projektu, czyli jaki z tego wszystkiego mamy model. Nawet takie, wydawałoby się, bardzo poważne serwisy, właśnie nawet Nmap, tak? Python, mogą paść w ofiarę włamania. To nic, nie ma po prostu celów niemożliwych do zaatakowania. Profesjonaliści się Fiodor też popełniają błędy, też mogą dzięki temu stracić swoje dane. O tej bezczelności, bo on patrzy, to jeszcze opowiem troszeczkę później. No i, co mówiłem wcześniej, pilnujcie starych domen i pilnujcie tego, żeby kontrola nad nimi wypadła nie po ręce. Tutaj mamy słynny wyciek dużych najpierw zdjęć celebrytek. Tak, to zwane w planecie defapening. Ja oczywiście tych zdjęć nie widziałem, gdzieś na sali. Gdzieś na sali, gdzieś moja żona chce mi się nie wierzyć. Pojawiło się dużo też teorii związanych z tym, skąd te zdjęcia się w sieci wzięły. Podejrzewano jakieś włamanie wielkie na iClouda, ponieważ większość tych zdjęć było zrobionych iPhone'em. Co ciekawe, na niektórych też oprócz tego, że zdjęcie zostało zrobione na iPhone'em, widziano też wpisy wskazujące na to, że użyty był to też Photoshop. No i okazało się, że rzeczywiście prawdopodobnie wyciek pochodzi z chmury. Natomiast nie jest to, tak jak sądzono na początku, jedno wielkie włamanie i też zebranie wszystkich danych treści. Proceder trwał 6-7 miesięcy. Wpadło na niego niezależnie wielu amatorów z tych fotek. Przepraszam, ale bardzo krótko trwało, bo na przykład inne procedury trwają po kilkanaście lat, więc... No trwają, bo... Nie jest okej, okay, tak? Co więcej, amatorzy takich fotek stworzyli całe forum, na którym wymieniali się nimi, niektórzy sprzedawali za tyle kwotę. No i koniec końców, nie ma to jakiegoś oficjalnego potwierdzenia, ale dwa dni potem wielu tych wycieku, który zaczął się na Fotczanie, za chwilę o tym opowiem, Apple załatało ciekawą dziurę.
w swojej usłudze Fireboy iPhone okazało się, że API tego serwisu umożliwiało wielokrotną próbę załadowania się bez żadnych timeoutów, bez żadnych... bez czegokolwiek, tak? Więc to był zwykły brutwoc. Jak można było się domyślić, większość celebrytych nie ma haseł generowanych z jakichś, nie wiadomo, jakich aplikacji, tam czy pasy, tylko to było hasło właśnie z tego Jessica raz na 3 kiedy albo. Dzięki temu, że w tej konkretnej usłudze API była dziura, można było potem zalegować się i ściągnąć zdjęcia z backupu z prawda API. To jest taka ciekawa historyjka, ponieważ znalazł się jeden kolega, który chciał na tej całej sytuacji zebrać trochę fejmu. Przyszedł na Fałczanie, szkoda, że tutaj nie do końca to widać, ale teraz wszystko powiem. Zamieścił takie zdjęcie, na którym, to jest off-track, na którym chwali się, że ma tych zdjęć dużo więcej. I tutaj, w tym miejscu, są nazwy komputerów z jego sieci lokalnej. One się nazywały Tristan, Brian and coś tam, tej imienicy i Bart. No to kilka szybkich poszukiwań Google. To okazało się, że Bart dobrze pasuje do profilu pewnej firmy zajmującej się stworzeniem stron internetowych, których właśnie członkowie nazywały się dokładnie tak jak komputery sieci lokalnej. Samo to, był to obrazek wrzucony na umowane forum z obrazkami, tak, w Fortchara. Samo w sobie tym jeszcze było niczym. Natomiast korzystając z tego, że mamy już nazwisko takiego kolegi, który no, mógłby jeszcze coś mieć z tym związanego, wtedy to najpierw na forum szachowym powiązanie między jego imieniem, nazwiskiem, a pewną ksywą, ombudsman bodajże, i ta sama ksywa wystąpiła na Reddicie. I na Reddicie w innych postach, które wrzucał wcześniej, znaleziono screenshoty, w których również występowały te komputery z tym samym ścieżkami. Kolega Brian nie przyznał się do winy, powiedział, że był to tylko właśnie taka chęć zapuśnięcia, że pewnie on mógł nas te zdjęcia i w ogóle nie wiem, o co chodzi. Na razie z tego co wiem, są dały wiarę i nie mam postawionych zarzutów dotyczących właśnie kradzieży tych zdjęć. Natomiast... Dziwicie, że są to wiarę? Co mam? Dziwicie, że są to wiarę? No, w sumie nie. Natomiast jak tu widać, nawet chcąc zabłysnąć, tam przypisać sobie coś, czego się w rzeczywistości nie zrobiło, też należy uważać. Jak z tego moda, tak jak mówiłem, wszędzie, gdzie możecie, ograniczajcie tego logowania się do waszych usług. I pewnie w tym przypadku wycik może trwać 5 miesięcy, może być niezauważony, to że nagle wszystko mi wywaliło w powietrze, bo nie znaczy, że gdzieś tam coś nie wycieka drugimi strumykami. Okej, no i przechodzimy do Sony Pictures. W tym problemie jest problem, czy w ogóle zacząć. O technikaliach nie zdążę ci powiedzieć. Myślałem, że natomiast powiem, co można stracić. Też na przykładzie są takie czasy. To zaczęło się dość niewinnie. Parę miesięcy przed wyciekiem. Szefowie sobie Pictures zostali maile, w których grożono im, że jeżeli film The Interview pojawi się na ekranie kina, to jest coś strasznego. I jeżeli chcą, żeby nic się takiego nie wydarzyło, to mieli wpaść w okup w wysokości, nie było też pieniądze, chyba 100 tysięcy dolarów, no jakieś tam daleko, oczywiście Bitcoin. No, tak jak wiadomo, szefowie nie posłuchali tego i kiedyś przychodząc do pracy, wszystkie komputery, kiedyś gdy ludzie z Sony przyjęli do pracy, wszystkie komputery wyświetliły taki oto screenshot. To jest ten Guardians of Peace.
No i tutaj jest napisane, że tak, ostrzegaliśmy was, nie spełniliście naszych żądań, tutaj są linki do waszych danych, nie? O, a działają do dzisiaj? Nie sprawdza. Sama natychmiast próbowała ostrzegalnować całą infrastrukturę, ludzi odesłano do domów. Co więcej, zabronione również łączyć się z domu lokalnymi. Zabronione do rozmowy telefonicznej, tak dobra, tak? Na dzień dobry. Lokalnymi akcesantami ze sprzętów służbowych. Co poszło? Wyniesiono cztery nieskończone filmy. No trochę więcej. Poczta, przy czym poczta jest taka dość ciekawa, ponieważ okazało się, że wiele szczegółów między sobą wypłynęło, jeżeli chodzi o kontrakty. Tak, o kontrakty chyba nie zeszło. Natomiast na przykład pozwalali sobie na takie dowcipy w stylu, że pani wiceprezes pytała innego wiceprezesa, że spotyka się tam za dwa dni z Barackiem Obamą, o czym ma z nim rozmawiać, bo to nic ciekawego i te. I czy ma go spytać, czy podobało mu się Django. To jeden z takich tekstów, ale tak naprawdę wyszło akurat więcej rzeczy. Na przykład Angelina Jolie wie, że kurde tyle i tyle jest stawki za godzinę, a przy ustach i poprawkach, które robi oczywiście cycku, tak? To niestety, no ale... Czy tutaj akurat może być już ciężko. No ale, tak poszło, tak? Tak poszło. No i to wszystko było w poście, tak? I w tym momencie... To wszystko niestety, ale wynikło z tego, że Sony niestety, ale dostosowało się do pewnych warunków, tak? I nie robiło... Ale czy ty chcesz wykładać, czy się tam gdzieś weszło? Nie, do końca listy płac, oczywiście potem wzięto je na tapetę i zgodnie... To nie były tylko czyszczowe listy. Możesz się przymknąć, bo przeszkadzasz naprawdę. Dzięki. Okazało się na tej liście, polonęli te listy płac, oczywiście najlepiej zadawiający głosowani są biali mężczyźni. Co też wywołało burzę różnego rodzaju środowiska, ponieważ różnice nie były małe. Co ciekawe, wyciekły również klucze prywatne, używane do podpisywania oprogramowania Sony. I tutaj niektórzy badacze bezpieczeństwa zrobili sobie taki dowcip. Na początku myślano, że rzeczywiście te klucze zostały użyte do podpisania malware'u. Zsyłanego dalej, ale to się okazało, że ten malware jest takiego niedawno kilka osób właśnie znanych szeroko pojętym bezpieczeństwem. Przyznało się, że po prostu wzięło sobie te klucze, bo podpisywało różne obliczki i chciało zobaczyć, jak daleko się to rozprzestrzeni. No, muszę przyznać, że nie weszło. Myślę, że też dużo informacji dotyczące monitoringu antypiloteckiego, całej infrastruktury sieciowej, przyjął te wszystkie ważniejsze konta na mediach społecznościowych, Twittera, a zaraz wam powiem dlaczego. Tutaj, słabo to oczywiście widać, jak zwykle, tutaj jest lista takich ciekawych plików z kontraktami. Tutaj jest Krzysztof Penderecki, który dał coś za muzykę do Evil Dead. Nie znam, może znacie. No ale tutaj jeśli coś jakieś szczegóły, to możecie zobaczyć. No? Natomiast to jest, tutaj widać lepiej. Z różnych katalogów, z różnych miejsc złożone do kupy pliki, które znaleziono na różnych komputerach i serwerach Sony, nazywające się login password, scaris password, password coś tam, password to change, SSL set on Windows Server i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, website password. Czyli zasadniczo tutaj nie trzeba było nic łamać, tak? Wszystko było podane na tacy, jak na tacy. Co więcej? Aha, jeszcze cofnę się na chwilkę do drugiego slajdu. Pytanie, jak to wpłynęło na kurs akcji Sony na Niemczech?
spadło. Spadły, ale nie tak bardzo jak wcześniej, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie tylko słynną akcję z Lusek, o której też wygrałem, które też wziąłem sobie na CS-owy i też wyłączyłem PlayStation Network na długi czas. Wtedy spadło z 31 dolarów na 20, teraz tylko z 22 znowu na 20. Czyli jednym razie okazało się, że to chyba nic takiego. Albo że się już przyzwyczaili. Właśnie, już się przyzwyczaili. O ile spadło? Ale była taka akcja z Xboxa, że nie można było się logować na gier online, tak? Czyli należy po prostu przyznać, że jeżeli jest się akcjonariuszem Sony, trzeba wziąć to jako ryzyko biznesowe, że na te 3 lata jest jakiś fajny moment. Okazało się też, tutaj jest link, który oczywiście nie widać, dla osób, które są bardzo zainteresowane, ale istnieją dość mocne poszlaki mówiące o tym, że w tym samym czasie trzy inne grupy też były obecne w sieciach Sony przez cały czas. Dlatego Sony straciło, tak? Jak jest tego woda? Jeżeli piszecie coś, nie wiem, czy prywatnie, czy służbowo, prywatnie, uważajcie na słowa, nie wiadomo kto to czyta, albo kto może to przeczytać w przyszłości. Tak jak już mówiłem w poprzednich slajdach, fajne pudełka bezpieczeństwa, za 2 miliony rady. Też mogłem to dodać. Co miało? Jak to? Nic to nie pomogło. I teraz tak, jest taki trop, który mówi, że za włamaniem stały właśnie albo północno-koreańskie, albo chińskie służby. Tego się mocno trzymają z kolei amerykańskie służby. Natomiast też są wątpliwości, to też wysyłam linka, ponieważ pewne tropy dowodzą do Tunezji i do grup związanych bardziej z radykalnymi grupami islamistycznymi niż z Chinami. This is? Nie, tak naprawdę. No i jeszcze z tego modu, tak jak wiem, trzeba dbać o swoich pracowników i właśnie ich poziom wykształcenia. Sam sprzęt niczego nie załatwi. Po wycieku to jest jeszcze też Sony, zrobił kolejny błąd, taki wizerunkowy. Próbowano za pomocą właśnie nakazów sądowych i gruźb zmusić strony, które pisały o tym wycieku i dawały linki do ściągnięcia tych torrentów. A właśnie to jest jeszcze ciekawostka. Przez pewien czas torrenty z tymi danymi były zcytowane z serwerów Sony na Amazonie. Natomiast jak to się wszystko odbyło technicznie, sprawa jest jeszcze zbyt świeża, dokładnie nie wiadomo i mam nadzieję, że wyjaśnienia będą mogły przedstawić za rok. W sumie dziękuję bardzo. To jest jeszcze lista stron. Jeżeli byście ochotę, zapraszam do odwiedzenia i zapoznania się z podrejami, jak nie będę się znajdował.